Witam wszystkich maniaków wędkarskich. W tym filmie przedstawiam relację z rejsu na Marliny w trakcie pobytu na Wyspach Kanaryjskich. W pobliżu centrum turystycznego Mas Palomas, na południu wyspy Gran Canaria, znajduje się port Pasito Blanco, z którego właśnie wyruszyliśmy na wyprawę. Cena za 6-godzinny rejs wynosi 70 euro. Można również dokonać dopłaty za dodatkową wędkę w wysokości 60 euro. Osoby towarzyszące wędkarzom płacą również 60 euro, a dzieci do 12 roku życia tylko 50 euro. Możliwe jest również wynajęcie całej łodzi. Jest to koszt rzędu 650 euro za 6-godzinny rejs dla maksymalnie 10 osób. Skipper oferuje również rejsy 3-godzinne za 350 euro od 9 do 12 dla maksymalnie 10 osób. Przedłużenie takiego rejsu do 10 godzin jest płatne 100 euro za każdą dodatkową godzinę. Kapitan Pedro Betancourt to miły gość. Sprawnie przygotowuje łódź do trollingu. Używany sprzęt jest naprawdę solidny. Kołowrotki Shimano i wędziska Tiagra. To najwyższa światowa półka w tej klasie.
And we better go back, okay? Now we need to... Now you start with... Yeah. I just got out. Ja, to
Thank you.
i to już koniec tego emocjonującego holu. Wciągnięta na maszt flaga sygnalizuje innym łodziom złowienie marlina. Pomimo tego, że nie udało przytrzymać się ryby przy łodzi, to i tak jedna z rekordowych sztuk. Według kapitana to trzecia co do wielkości ryba złowiona na jego statku. Oceniana na mniej więcej 250 do 300 kg. Ogromny sukces i szczęście, że akurat podczas naszego rejsu udało się wyholować taką rybę. Zapewniam wszystkich, że wydane pieniądze warte są tych emocji wędkarskich. Pozdrawiam z Gran Canaria i życzę podobnych przeżyć. Cześć.